Dzień dobry Państwu. Proszę już zajmować miejsca. 18 godzina minęła. Nie stresujmy się dłużej. Zacznijmy naszą debatę, która jest historycznym wydarzeniem w życiu naszej gminy. Bardzo cieszymy się, że jest nas aż tak dużo. To fantastycznie. Debata organizowana jest w ramach akcji Masz Głos Fundacji Stefana Batorego. O akcji Masz Głos na pewno już Państwo usłyszeliście, gdy w maju okazało się, że inicjatywa węgorzewskich sołtysów za utworzenie forum sołtysów Gromada uzyskało tytuł Super Samorząd 2018. Takich nagród było przyznanych 7 w Polsce, więc jest to duży sukces naszej gminy. Akcja Masz Głos polega na angażowaniu społeczności do działań, społeczności lokalnej, po to, by pójść do władz samorządowych i razem z tymi władzami wspólnie coś ustalić i wspólnie razem coś wykonać. Oczywiście dla dobra ogółu całej naszej społeczności. W tę ideę idealnie wpisuje się zorganizowanie dzisiejszej debaty kandydatów na burmistrza, ponieważ tę debatę poprzedziło spotkanie społeczne, podczas którego mieszkańcy sami opracowali reguły oraz pytania, które podczas dzisiejszej debaty padły. Mamy głos, nasz głos jest ważny. Będziemy podejmować wiele wspólnych działań po to, by żyło nam się w naszej gminie lepiej. Słuchajmy debaty z uważnością, aplauz zostawmy na przerwę między wypowiedziami, tak byśmy sobie nawzajem nie utrudniali odbioru. Przypomnę jeszcze reguły debaty, które Państwo na pewno już znają. Debata jest podzielona na 7 obszarów. Każdy ma przypisaną liczbę minut. Pierwsze pytanie jest bez wypowiedzi kontrkandydata. Kolejnych 5 obszarów jest właśnie z tą kontrargumentacją. I ostatni obszar to jest 5 pytań zadanych wzajemnie kandydat do kandydata. 7 obszarów, czyli wizja gminy za 5 lat, inwestycje, partycypacja, edukacja, promocja i kultura, profilaktyka oraz pytania własne do kontrkandydata. Uczestnikom dzisiejszej debaty, kandydatom na burmistrza Węgorzewa w kadencji 2018-2023 życzymy merytorycznej dyskusji, odwagi w wypowiadaniu swoich poglądów i połamania języka. I przechodzimy do losowania, który kandydat będzie pierwszy odpowiadał. Będziemy zmieniać tą kolejność przy przechodzeniu do kolejnego obszaru. Jest to tak wyliczone, że ten, który zacznie, to jego przeciwnik skończy, będzie miał po prostu ostatni głos w tej debacie. Chyba że kandydaci nie wykorzystają tej możliwości zadania do 5 pytań, to może nam się troszeczkę inaczej to zakończyć, ale myślę, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Mamy tutaj 1 i 2. Zapraszam panów. Pan Krzysztof Piwowarczyk ma 1, więc pan Krzysztof Kołaszewski na pewno ma 2. Pytanie pierwsze do kandydata Krzysztofa Piwowarczyka. Czas wypowiedzi 3 minuty. Temat wizja gminy Węgorzewo za 5 lat. Czas start. Przede wszystkim dzień dobry Państwu. Dziękuję, że tak licznie dzisiaj przybyliście, żeby posłuchać naszych wypowiedzi i tego, co mamy do zaoferowania. Jak Państwo wiecie, pełnię funkcję burmistrza już od 12 lat.
i chcę dalej pełnić tą funkcję po to, żeby postawić sobie wysokie cele związane z naszą gminą. Chcę, żeby nasza gmina za 5 lat była, tak jak do tej pory, gminą coraz bardziej bezpieczną, przyjazną dla mieszkańców i turystów, z bogatą ofertą kulturalną i sportową, z oświatą na bardzo wysokim poziomie, tak jak do tej pory. Z naszej oświaty możemy być bardzo dumni na wszystkich szczeblach. Z rozwiniętą siecią dróg lokalnych w coraz lepszym stanie, tak aby zlikwidować nasze problemy komunikacyjne, aby miasto było coraz bardziej przejezdne, a na wsi coraz więcej dróg było w coraz lepszym stanie. Przyjazna liczba ścieżek rowerowych, którą tworzymy od wielu lat, chcemy, aby nadal się rozwijała. Jest to związane i z poprawą wizerunku naszej gminy, i z poprawą bezpieczeństwa. Chcemy otoczyć seniorów swoją opieką. Chciałbym, żeby była właściwa i odpowiednia oferta dla młodzieży. Wszyscy na pewno myślimy o dobrej opiece lekarskiej. Chcemy, aby na wsiach poprawić stopień skanalizowania wsi, żeby pojawiła się większa liczba przydomowych oczyszczalni ścieków. No i chcielibyśmy, żeby co najmniej jeden nowy hotel powstał w mieście. Liczymy też na coraz większą liczbę miejsc pracy. Myślę, że warunki ku temu są cały czas do tego tworzone. Rozwijamy również urząd. Urząd chcemy, żeby stał się przyjaznym e-urzędem. Wdrażając projekt Cyfrowe Mazury, możemy być pewni, że wszystko, co tam się będzie odbywało, będzie transparentne i przyjazne dla mieszkańca. Chcę również, aby mieszkańcy w większym stopniu uczestniczyli w życiu publicznym. Chcę, aby stworzone i zaproponowane narzędzia do partycypacji społecznej były wdrażane i żebyśmy o wszystkim coraz więcej razem wspólnie decydowali. Dziękujemy bardzo. I teraz poprosimy o wypowiedź również 3-minutową pana Krzysztofa Kołożyńskiego. Temat: wizja gminy Węgorzewo za 5 lat. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. 15 października 2023 roku. Wychodząc z Gminnego Parku Wodnego Łaźnia Konopki w Węgorzewie, spotkałem wziętego w mieście projektanta Krzysztofa Piwowarczyka. W szatni panuje tłok. Co pan Krzysztof kwituje stwierdzeniem? Mogliście zbudować to z większym rozmachem, bo dzieci tłoczą się w kolejkach do przebierania. Proponuję kawę koledze w tamtejszej kawiarence. Krzysztof odmawia, tłumacząc, że ma już kupione bilety i nie może się spóźnić na seans filmu Samorządowcy Wojtka Smarzowskiego, który grają właśnie w węgorzewskim kinie Rybitwa, działającym przy Węgorzewskim Centrum Kultury. Szanowni Państwo, to z humorem potraktowana wizja Węgorzewa, jakie widziałbym za 5 lat. Natomiast tak na poważnie to widzę samorząd naszej gminy jako w pełni obywatelski organizm. Musimy mieć świadomość, że to mieszkańcy powinni mieć decydujący wpływ na strategiczne decyzje. Każdy mieszkaniec powinien czuć swoją moc sprawczą. To jest podstawą samorządności. Mentalnie jako społeczeństwo niestety nadal tkwimy w minionej epoce. Powszechnie uważa się, co ja będę mówił, oni i tak zrobią swoje. Bardzo często spotykam się niestety z taką opinią mieszkańców. Podział na my i oni musi zniknąć. Mamy nadzieję, że społeczeństwo obywatelskie jest naszą przyszłością. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Tak jak mówiłam, ten punkt jest bez kontrargumentacji. Przechodzimy do obszaru drugiego, na który będzie aż 8 minut, bo to jest najbardziej rozległy obszar. Pierwszy tutaj będzie się wypowiadał pan Krzysztof Kołaszewski, a ja odczytam. Inwestycje. Jaką inwestycję flagową planuje pan zrealizować w ciągu najbliższych 5 lat? Proszę podać kwotę,
źródła finansowania, koszty eksploatacji. Jakie proponuje Pan rozwiązania dla poprawy ruchu samochodowego w mieście? Jak planuje Pan rozwiązać problem komunikacji na wsiach? Co z transportem lokalnym, inwestycjami drogowymi? Jakie ma Pan pomysły na przyciągnięcie inwestorów do naszej gminy? Odpowiada Pan Krzysztof Kołaszewski. Czas 8 minut. Czas start. Dziękuję. W trakcie nadchodzącej kadencji planuję doprowadzić do budowy mini parku wodnego wyposażonego w pływalnię, plodzik dla dzieci, zjeżdżalnie, jacuzzi, saunę i tym podobne atrakcje. Koszt budowy kompleksu szacuje na kwotę około 15 milionów złotych. Podobny obiekt wzniesiony w Wilkacach 7 lat temu kosztował tam 8 milionów złotych. Obecnie gmina Giżycko dopłaca rocznie około 300 tysięcy do eksploatacji tego obiektu. Oczywiście on jest biletowany, ceny nie są zbyt wygórowane, niemniej 300 tysięcy, mimo wszystko gmina musi do tego rocznie dopłacać. Środki finansowe na pokrycie kosztu inwestycji mogą pochodzić z budżetu gminy, dofinansowania Ministerstwa Sportu, w tym program Sportowa Polska oraz środków PFRON-u. Być może w przyszłym roku ogłoszone zostaną konkursy w ramach funduszy norweskich, z których też byśmy chcieli skorzystać. Będąc burmistrzem, postaram się wybudować basen jedynie pod warunkiem otrzymania dofinansowania. W sąsiednim Giżycku funkcjonują baseny, lodowisko, darmowa komunikacja miejska oraz zostały wyremontowane ulice, które zaniedbane kilka lat temu miasto Giżycko przejęło od powiatu giżyckiego. Myślę, że jesteśmy winni coś naszym mieszkańcom. Punkt drugi. Jakie proponuje Pan rozwiązania dla poprawy ruchu samochodowego w mieście? Należy zacząć od stworzenia alternatywnych dróg przejazdu przez ulicę Zamkową poprzez remont ulicy Łąkowej, Kraszewskiego, Szpitalnej, Sienkiewicza oraz odcinek ulicy Bolesława Chrobrego od ulicy Jasnej do ulicy Jana Pawła II. Jednocześnie zamierzam prowadzić rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na temat montażu sygnalizacji świetlnej na niektórych skrzyżowaniach ulicy Zamkowej. Należy również zabiegać w Ministerstwie Infrastruktury o ujęcie w planach inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji budowy minimum dwóch rond. To jest na ulicy Zamkowej, skrzyżowanie Zamkowej z Jasną oraz z ulicą Sienkiewicza. Punkt trzeci. Jak planuje Pan rozwiązać problemy komunikacji na wsiach? Co z transportem lokalnym i inwestycjami drogowymi? Kilka dni temu firma transportowa Arriva zerwała m.in. połączenia autobusowe z Olsztyna. Za transport wykraczający poza granicę powiatu odpowiada marszałek województwa, z którym to będę prowadził rozmowy zmierzające do zapewnienia połączeń publicznych dla naszych mieszkańców z Olsztynem i innymi miastami regionu. Już obecnie z ramienia powiatu prowadzimy rozmowy z marszałkiem województwa oraz przedstawicielami firmy Arriva. Jeśli transport na terenie gminy nie zostanie rozwiązany przez inne działające na rynku firmy, to będąc burmistrzem wraz z Radą Miejską rozważymy utworzenie zakładu transportu publicznego przy Zakładzie Usług Komunalnych, który mógłby obsługiwać również dowóz dzieci do szkół. Możliwe jest też podjęcie próby wsparcia transportu ze środków funduszów sołeckich, jeżeli oczywiście byłaby taka wola rad sołeckich. W całej tej sytuacji znamienne jest to, że w 1994 roku gmina sprzedała teren, na którym obecnie wzniesiono drugą Biedronkę, w firmie PKS z przeznaczeniem pod budowę dworca autobusowego. Po latach gmina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwił budowę marketu. Następca prawny firmy PKS sprzedał ten grunt i dziś już stoi tu druga Biedronka. W 2012 roku natomiast Rada Miejska uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, gdzie obecnie znajduje się baza firmy Arriva. I zapis w planie stanowi, że ten teren ma być przeznaczony pod zabudowę budynkami wielorodzinnymi, czyli tak zwane bloki. O co tu chodzi? Czy nasi samorządowcy już dawno temu podjęli decyzję o tym, że trzeba nas wykluczyć komunikacyjnie? Na dzień dzisiejszy w Węgorzewie nie ma wyznaczonego terenu, gdzie można byłoby zbudować dworzec autobusowy. Obydwa te tereny, które tu Państwu przedstawiłem, jeden już znalazł swój finał poprzez budowę marketu, drugi ma przeznaczenie budowa osiedla. Obecnie powiat węgorzewski posiada umowę użyczenia linii kolejowej Węgorzewo-Kęczyn z PKP. Jako burmistrz będę zabiegał w Ministerstwie Infrastruktury o wykonanie remontu linii. Odnowiona linia mogłaby być alternatywną drogą dla transportu wojskowego, którą mamy potężną jednostkę wojskową i sami często doświadczamy tego, jak żołnierze wyjeżdżają na poligon, jakie są problemy. Nasze wojsko wyjeżdżając na poligony do województwa pomorskiego,
dokonuje transportu załadowania w Orzyszu, tak? W Węgorzewie już dawno temu ta rampa była wybudowana i mogłaby być dalej wykorzystywana. Oczywiście jest potrzebny remont tej linii. Jeżeli tak by się stało, byłyby oczywiście też możliwe wznowienie przewozów pasażerskich, ale to wymaga rozmów z samorządem województwa. Będąc burmistrzem, chciałbym zdecydowanie zwiększyć nakłady na inwestycje drogowe na terenach wiejskich. Ponadto należy opracować rzetelny, nie za biurka, plan remontów dróg gminnych i prowadzić generalne remonty najważniejszych ciągów komunikacyjnych, oczywiście pozyskując jak najwięcej pieniędzy z zewnątrz. Posiadanie przy Zakładzie Usług Komunalnych zakładu utrzymania dróg i zieleni pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie pieniędzy. Tańsze utrzymanie zieleni, dróg i oświetlenia ulicznego oraz ułatwi zarządzanie tymi zadaniami. Dziś z racji małej konkurencji na rynku ceny tych usług są bardzo często zawyżane. Ponadto traci się bardzo wiele cennego czasu na prowadzenie procedur przetargowych. Już dzisiaj ZUK ma bardzo duży potencjał, aby iść w tym kierunku rozwoju. Posiadają zamiatarki, ciężarówki. Kiedyś był nawet podnośnik do naprawy lamp ulicznych i wieszania ozdób świątecznych, ale go sprzedano. Dziś te usługi za duże pieniądze realizuje firma prywatna, która notabene od ZUK-u ten podnośnik swego czasu odkupiła. Jaki ma Pan pomysł na przyciągnięcie inwestorów do naszej gminy? Te pomysły muszą być naprawdę wyjątkowe, bo obecnemu burmistrzowi i Radzie Miejskiej nie udało się to przez ostatnie 12 lat. Coś musi być na rzeczy, ci potencjalni inwestorzy albo o nas nie wiedzą, albo nie chcą u nas inwestować. Należy zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje. Należy przeprowadzić głęboką analizę tego problemu. Gmina Węgorzewo ma ogromny potencjał do rozwoju branży turystycznej. To dlaczego nie ma tego rozwoju? Powodów jest kilka. Po pierwsze, peryferyjne położenie. Po drugie, bardzo wysokie koszty funkcjonowania biznesu, wysokie podatki i inne koszty komunalne. Po trzecie, brak konkretnej, profesjonalnej oferty inwestycyjnej. Położenia nie jesteśmy w stanie zmienić. Nie możemy również z roku na rok obniżyć zdecydowanie podatków. Ale w miarę szybko możemy przekierować pracę biura promocji na promocję na zewnątrz. Bezwzględnie należy opracować profesjonalny katalog inwestycyjny gminy, zawierający opis nieruchomości inwestycyjnych, łącznie z ich prezentacją multimedialną. Pracownicy natomiast promocji powinni czynnie uczestniczyć we wszystkich możliwych targach na terenie kraju, jak i za granicą, promując naszą gminę pod względem turystycznym i inwestycyjnym. To my musimy dać szansę potencjalnym inwestorom, żeby mogli się o nas dowiedzieć. Musimy zaistnieć świadomości potencjalnych inwestorów. Obecny sposób prowadzenia promocji w gminie skutecznie promuje jedynie nas samych, a to jest za mało, żeby móc oczekiwać jakichkolwiek efektów tej promocji pod kątem rozwoju turystyki czy przedsiębiorczości. Partycypacja. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wypowiedź. Teraz przez kolejne 8 minut będzie wypowiadał się Pan Krzysztof. Kontra jest zaplanowana po wypowiedzi. Wolą Państwo od razu tą kontrę? Dobrze, może tak być. Czyli teraz kontra, 3 minuty na kontrę, następnie od razu będzie 8 minut na wypowiedź, tylko może ja przypomnę wtedy jeszcze te pytania w międzyczasie. I kontra Pana Głoszewskiego. Więc rozpoczynamy. Czas start, 3 minuty na kontrę. Szanowni Państwo, mój konkurent roztoczył tutaj wizję flagowej inwestycji w postaci budowy basenu. Myślę, że to jest kluczowa sprawa dla rozwoju naszej gminy w kontekście tego, że będzie to inwestycja bardzo kosztowna. Nie tylko kosztowna, jeśli chodzi o realizację, ale kosztowna, jeśli chodzi o kwestie utrzymaniowe. Nie wiem, skąd Pan dysponuje tymi danymi o tym, że gmina Giżycko dopłaca 300 tysięcy rocznie. Ja mam trochę inne dane. Proszę sprawdzić dokładnie budżet gminy Giżycko i budżet Centrum Kultury. Tam są schowane dopłaty do tego basenu ze strony gminy. Koszty utrzymania tego basenu są w granicach 800 tysięcy rocznie. Z informacji, które mam z bardzo pewnego źródła. To po pierwsze. Po drugie, mam informacje z gminy Gołdap, z Giżycka, z Olecka. Tam samorządy dopłacają do basenów około 800 do 1 000 000 złotych rocznie. Przy tak rozpostartym programie inwestycyjnym,
bo przecież mówił Pan tutaj też o poprawie jakości dróg, o inwestycjach drogowych. Ta inwestycja spowoduje, że na inne rzeczy nie będzie już tutaj pieniędzy. To tak krótko. Jeszcze jedną rzecz chciałbym zripostować, bo w swoim planie inwestycyjnym umieścił Pan jako jedną z ważniejszych dróg budowę drogi, udrożnienie drogi na odcinku ulica Jasna, ulica Chrobrego. No tutaj muszę Pana zmartwić, ponieważ tą inwestycję będziemy już niedługo realizować. Był ogłoszony przetarg, co prawda on nie przyniósł rozstrzygnięcia, ale będzie ogłoszony przetarg ponowny z rozpisaniem tego zadania na 2 lata i to zadanie będzie na pewno zrealizowane. Trzecia kontra dotyczy promocji. Mówił Pan o braku promocji, tymczasem chciałbym powiedzieć o realizowanym właśnie przez gminę Węgorzewo projekcie wsparcia i promocji rozwoju przedsiębiorczości, tak zwany projekt 7 cudów Mazur. Tutaj warto dodać, że promujemy się nie tylko jako gmina, ale jako cały region w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie, które zrzesza 12 samorządów. Ostatnio uczestniczyłem właśnie w jednym z elementów tego programu, które pozwoliło na spotkanie naszych przedsiębiorców z przedsiębiorcami z Estonii i przedsiębiorcami z Niemiec. Ta wzajemna wymiana doświadczeń była bardzo podobna. Na pewno jest możliwość wzajemnej tutaj współpracy na tej linii, a w przyszłości będzie ta promocja jeszcze skierowana do mediów, do telewizji i tak dalej. Dziękujemy bardzo. I teraz przechodzimy do wypowiedzi Pana Krzysztofa Piwowarczyka. Odczytam jeszcze raz. Inwestycje. Jaką inwestycję flagową planuje Pan zrealizować w ciągu najbliższych 5 lat? Proszę podać kwotę, źródła finansowania, koszty eksploatacji. Jakie proponuje Pan rozwiązania dla poprawy ruchu samochodowego w mieście? Jak planuje Pan rozwiązać problem komunikacji na wsiach? Co z transportem lokalnym, inwestycjami drogowymi? Jakie ma Pan pomysły na przyciągnięcie inwestorów do naszej gminy? Czas na wypowiedź 8 minut. Czas start. Szanowni Państwo, w przeciwieństwie do mojego konkurenta, ja będę chciał operować konkretami. Więc przede wszystkim dla mnie najbardziej liczy się zrównoważony rozwój. Basen, o którym tutaj kolega wspomniał, pochłonąłby praktycznie większą część środków. Natomiast ja nie mam inwestycji flagowych, ale mam inwestycje, które już będą realizowane i tu mogę Państwu powiedzieć konkretnie, w najbliższym czasie. To mazurska pętla rowerowa, której wartość wynosi 13 milionów złotych przy 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych. W praktyce oznacza to 50% kosztów. Mazurska pętla rowerowa spowoduje zrównoważony rozwój zarówno miasta, jak i gminy. Na terenie miasta zostanie dokończona pętla rowerowa, której brakuje, a której budowę rozpocząłem i zainaugurowałem około 10 lat temu. Natomiast mazurska pętla rowerowa na terenach wiejskich oznacza 20 km nowych dróg wiejskich zrealizowanych w ramach jednego projektu na tak ważnych traktach komunikacyjnych jak Radzieje Pilwa Doba, jak Trygord Zwierzyniecki Róg, czy Radzieje Sztylot. Drugą ważną inwestycją, którą będzie realizowana na terenie naszej gminy, to jest udrożnienie i umocnienie, pogłębienie kanału węgorzewskiego, który dla nas tak naprawdę oznacza nową przestrzeń rekreacyjną i rodzinną. Ten projekt będzie realizowany za 6 600 000 zł w ramach stowarzyszenia, w ramach poprawy wizerunku i udrożnienia szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Będzie jego ostatnim elementem. Co najważniejsze, tutaj z budżetu gminy nie wypłynie na ten projekt ani jedna złotówka. Na pewno interesuje Państwa też kwestia Domu Kultury. Dom Kultury będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Na dzisiaj Dom Kultury jest na liście rezerwowej u marszałka. Przy założonym dofinansowaniu 7 700 000 Dom Kultury to jest 14 milionów, ale jego najważniejszym elementem będzie nowoczesna sala kinowa, na którą na pewno wszyscy czekamy. I kolejny konkret. Centrum hotelowo-rekreacyjne z basenem w Kalu to jest odpowiedź na ten brak inwestorów, Panie Starosto.
Tu jest inwestor, który chce budować hotel. Chce budować hotel z basenem, z salą konferencyjną. Czeka tylko na pozwolenie na budowę i jeżeli takowe będzie miał, to miał już w tym roku rozpocząć roboty. Jeśli chodzi o poprawę ruchu samochodowego w mieście, mam bardzo podobny pomysł, ale to jest mój pomysł, panie starosto, ponieważ my go już realizujemy. Wy mieliście szansę jako powiat zrobić go dużo wcześniej, mając dokumentację na ulicę Łąkową, Kraszewskiego, Teatralną. My tą dokumentację jako gmina przejęliśmy wraz z drogami od was w takim stanie, jakim wszyscy widzimy. I realizując budowę łącznika do drogi wojewódzkiej, jest to pierwszy element małej obwodnicy. Ulicę Kraszewskiego utwardziliśmy asfaltem. Pozostaje wykonanie ulicy Łąkowej, która na pewno znajdzie się jako priorytet w następnym budżecie. Bardzo istotne jest też udrożnienie ulicy, połączenie ulicy Pionierów z ulicą Zamkową, ponieważ znajduje się tam nowa siedziba szkoły podstawowej numer 1. Ten projekt został zaczęty przy ulicy, jako inwestycja przy ulicy Pionierów i zostanie przedłużony. Brakuje nam również w mieście miejsc parkingowych. Takie miejsca są planowane wzdłuż właśnie tego łącznika przy ulicy Pionierów do ulicy Zamkowej. Miejsca przy ulicy Krzywej, miejsca parkingowe przy ulicy Krzywej i wzdłuż ulicy Zamkowej, wzdłuż ciągu handlowego. I to są, proszę Państwa, konkrety. Jeśli chodzi o starania dotyczące skrzyżowań z drogą krajową. Panie starosto, ja już te starania podjąłem. Rondo przy Kaprysie, tak samo jak powstało rondo imienia księdza Mazurka, jego starania poprzedziło 8 lat przygotowań. Tyle to niestety trwa. Jestem po rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Wystarczy, że sporządzimy dokumentację techniczną i zabezpieczymy niestety 50% środków gminy i takie rondo powstanie. Docelowo bardzo istotną rzeczą jest obwodnica miejska, ale to są plany długofalowe na przyszłość. To dotyczy ruchu samochodów ciężarowych. Myślę, że te inwestycje na pewno poprawiłyby ruch samochodowy w mieście. Proszę Państwa, no i nie możemy zapomnieć o naprawie zdegradowanych dróg powiatowych, tych, które gmina przejmuje od powiatu. Jeszcze mamy ostatnią porcję do przejęcia w roku 2019. Trzeba się będzie za nie skutecznie zabrać. Proszę Państwa, następny temat, komunikacja na wsi. Mówiłem o 20 kilometrach nowych dróg w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej. To jest tyle, ile powiat zrealizował wszystkich dróg przez całą ostatnią swoją kadencję. Ale oprócz tego będziemy modernizować te drogi według planu uzgodnionego z sołtysami. Taki plan jest zakładany. Jeśli chodzi o transport drogowy, konieczne jest przyjęcie takiego planu na szczeblu powiatowym. Po to, żeby wykluczyć dowóz młodzieży, żeby nie było tak, że gmina sobie, a powiat sobie. Tu był wspaniały przykład. Gmina ma obowiązek dowozić swoje dzieci do szkół na szczeblu podstawowym, natomiast na szczeblu szkół średnich takiego obowiązku nie ma. Gdyby taki plan powiatowy powstał wcześniej, moglibyśmy te wszystkie połączenia ze sobą dopasować i nie byłoby chociażby problemu z dowozem dzieci z Radziej do szkół średnich w Węgorzewie. Punkt dotyczący przyciągnięcia inwestorów. Proszę Państwa, utworzyliśmy Warmińsko-Mazurską specjalną strefę ekonomiczną o powierzchni 5 hektarów. To było przedsięwzięcie długoletnie. Trzeba było uzbroić najpierw teren, objąć ten teren miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i osiągnąć to, żeby został objęty tą strefą. Dzisiaj możemy cieszyć się sprzedanymi kilkoma działkami, które już działają, a w tej chwili, jeżeli Państwo pojedziecie na ulicę Zesłańców w Sybiru, powstaje nowa hala produkcyjna, zbudowana przez węgorzewskiego przedsiębiorcę na 20 miejsc pracy za 4 miliony złotych. Tak działa przyciąganie inwestorów do Węgorzewa. Wspomniałem o inwestorze hotelowym w Kalu. To było też poprzedzone spotkaniem ze mną i pewnymi deklaracjami. Te deklaracje muszą być partnerskie. Partnerskie to znaczy takie, że inwestor daje coś od siebie, a gmina daje coś od siebie. Czyli musimy na przykład zbroić
teren, doprowadzić wodę, kanalizację, drogę. Wtedy inwestor będzie tutaj inwestował. To jest warunek konieczny. Konieczne jest też wykorzystanie internetu szerokopasmowego. Te akcje już się zaczynają. Konieczne jest obejmowanie terenów gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, aby to ułatwiało procesy inwestycyjne i decyzyjne dla inwestorów. Ważne są stabilne podatki, ważne są ulgi inwestycyjne, ale to już gmina ma w swojej ofercie już teraz. Dziękujemy bardzo i poprosimy o kontrargumentację ze strony pana Krzysztofa Kołaszewskiego. Czas 3 minuty. Przepraszam. Mazurska pętla rowerowa. Ja chciałbym tylko uświadomić tutaj słuchaczy, że w ramach tej inwestycji oczywiście będzie wyremontowanych kilkanaście kilometrów dróg gruntowych i wykonanych kilka kilometrów nowych ścieżek. Natomiast gro tej ścieżki będzie, budowa tej ścieżki będzie polegała na postawieniu na każdym kilometrze drogi powiatowej znaku uwaga rowerzyści oraz symbolu numeru tejże ścieżki. To będzie taki odcinek na przykład od Sztynortu, Kamionek, Przystań do drogi 650. Nie będzie tam ani jednego metra ścieżki. Już dzisiaj wycieczki turystów, które jeżdżą tą drogą, stwarzają bardzo duże niebezpieczeństwo w ruchu. To tak woli wyjaśnienia. Pogłębienie kanału, ta inwestycja, czy gmina by się starała, czy by się nie starała, jesteśmy na szlaku i odgórnie, że tak powiem, było planowane, że tego typu inwestycje muszą się odbyć. Nie wiem, jak bardzo duży udział gminy Węgorzewo jest w tym przedsięwzięciu, bo przepraszam, nie mam pojęcia, w jaki sposób gmina uczestniczy w tym zdarzeniu. Ulica, tak zwana obwodówka, przejezdność przez Węgorzewo, to co pan burmistrz wspomniał, że już te kroki poczynił. Kilkakrotnie prowadziłem już eksperyment osobiście na nowo wybudowanej, przebudowanej drodze ulicy Teatralnej. Gdybym jechał Sejczętem i z drugiej strony Tico, to ładnie się tą drogą można poruszać. Natomiast samochody o większych gabarytach dochodzi do tradycyjnego trącania się lusterkami. Jest tam tragicznie wąsko, nie ma chodnika, nie ma latarni. Jeżeli tak mają wyglądać obwodnice, to gratuluję. Tu jest takie pytanie, ja spodziewam się, że odpowiedzi nie otrzymam. Budowa miejsc parkingowych. Od wielu lat dziwię się, dlaczego mamy w Węgorzewie taką dziwną manierę, że sprzedajemy działki inwestycyjne pod zabudowę budynkami usługowo-handlowymi, ale tylko w granicach ostrych budynku. Natomiast teren przed budynkiem pozostaje gminny i dobrotliwa gmina dla przedsiębiorców buduje te parkingi. Jeżeli tak mamy rozpatrywać, czy tak gospodarować, to naprawdę zawsze tych pieniążków będzie nam brakowało. Wspomniał pan burmistrz o drogach powiatowych, które są kulą u nogi dla samorządu gminnego. Ja chciałbym przypomnieć, że naprawdę nie używaliśmy żadnych metod tortur, żadnych narzędzi. To było dobrowolne porozumienie samorządu gminy Węgorzewo i samorządu powiatowego. Nie znaleźliśmy niż porozumienia. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do obszaru trzeciego. Partycypacja. Pierwszy będzie wypowiadał się pan Krzysztof Iwowarczyk. Odczytam pytania. Jakie formy komunikacji z mieszkańcami będzie pan stosował? Jak będzie pan przeprowadzał konsultacje społeczne? Jakie narzędzia wpływu mieszkańców na sprawy gminy zamierza pan stosować? Czas wypowiedzi 5 minut. Czas start. Bardzo przepraszam, ale muszę poświęcić jeszcze odrobinę tego mojego czasu na partycypację, żeby się odnieść. Pan starosta nie usłyszał udziału gminy w przedsięwzięciu przebudowy modernizacji kanału węgorzewskiego, ponieważ takiego udziału gminy nie ma. Gmina, będąc członkiem stowarzyszenia, w ramach stowarzyszenia pozyskała środki zewnętrzne. Inwestorem będą tutaj Wody Polskie na tym naszym odcinku. Także tutaj nie ma udziału finansowego i to jest istotne. Dobrze, przechodzę do tematu, a jeszcze wracając do tego, co pan powiedział. Przepraszam, na to będą pytania te takie na Ja zdążę, ja zdążę, ja zdążę. Przechodząc do tematu, dlaczego buduje się kamienice bez miejsc parkingowych.
Jeżeli chce się odtworzyć zabudowę centrum, panie starosto, to tak jak w dużych miastach, ja nie widziałem parkingów w centrum Warszawy czy w centrum Krakowa. Proszę państwa, jeśli chodzi o partycypację. Partycypacja, jak sama nazwa wskazuje, jest to informowanie, konsultowanie bądź współdecydowanie. Proszę państwa, ja stosuję formy partycypacji już do tej pory. Przypomnę jakie. Są to spotkania bezpośrednie z mieszkańcami, jest to moje uczestnictwo w radach młodzieżowych, spotkania z dziećmi i z młodzieżą w urzędzie w celu przeprowadzenia edukacji obywatelskiej. Spotykam się od 12 lat co miesiąc z sołtysami, uczestniczę w zebraniach wiejskich i samorządu osiedla, uczestniczę w imprezach organizowanych przez stowarzyszenia. Mój telefon jest dostępny, mój e-mail jest dostępny. Zresztą ostatnio uzyskałem trochę pytań tą drogą i na nie odpowiadałem. Jeśli chodzi o stronę internetową naszej gminy, jest bardzo aktywna. Mamy gazetę jako narzędzie informowania. Mamy też Facebook naszej gminy. Jakie narzędzia chcę stosować? Oczywiście będę te narzędzia stosował nadal i będę je rozwijał w miarę potrzeb i oczekiwań społecznych. One na dzisiaj w mojej ocenie są wystarczające. Jeśli chodzi o narzędzia wpływu mieszkańców na sprawy gminy, to również powiem, jakie tutaj narzędzia stosujemy do tej pory. Są to konsultacje aktów prawnych zgodnie z przyjętą uchwałą. Od 10 lat taką uchwałę mamy. Są to miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, na które mieszkańcy mają bezpośredni wpływ, bo na różnych etapach konsultowania i uzgadniania mogą uczestniczyć. Są to spotkania przy okazji ciekawych koncepcji zagospodarowania terenu, chociażby koncepcja planu Placu Wolności, która była prezentowana mieszkańcom, była poprzedzona spotkaniem z autorem tej koncepcji. Zapraszamy zawsze radnych i sołtysów do odbiorów inwestycji i remontów. Każda inwestycja ma swoją stosowną komisję. W tej komisji jest też radny. Nie marginalizujmy roli radnego. Radny to przecież też przedstawiciel społeczeństwa. Jeśli chodzi o remonty dróg wiejskich, staramy się, by w tych remontach uczestniczyli aktywnie sołtysi. Proszę państwa, jakie są już narzędzia konkretne wpływu mieszkańców? Takim narzędziem jest Fundusz Sołecki plus ewentualne dopłaty z budżetu gminy do samorządów osiedli w mieście. Taką próbę tutaj zastosowałem w tym roku. Po 20 tysięcy przeznaczając na samorządy osiedla numer 1 i 2 w Węgorzewie. Program zagospodarowania podwórek gminnych dla wspólnot. Tutaj gmina oferuje środki inwestycyjne w ramach tego, że wspólnoty przejmują te podwórka pod swoją opiekę. Czyli dbają tak naprawdę o nie, o ich utrzymanie. Jest to jak najbardziej tutaj forma narzędzia wpływu mieszkańców. Forma konsultowania zakresu robót dróg gminnych są sołtysami, o której już wspomniałem. No i proszę państwa, dochodzimy do najważniejszego punktu, czyli budżetu obywatelskiego. Ten budżet obywatelski niedługo pewnie wejdzie obligatoryjnie, bo takie są zapowiedzi. Natomiast, no, tak jak państwo słyszeliście, on tak naprawdę u nas już jest stosowany. Natomiast jeszcze odpowiedzią na budżet obywatelski są też zadania realizowane od wielu lat przez gminę, ponieważ są one odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, bo ulice, bo chodniki, bo place zabaw, bo promenady, ścieżki rowerowe, to wszystko jest to, co chcieli mieszkańcy. I ten budżet też im odpowiada. Także to wszystko. Dziękujemy za wypowiedź i poprosimy o kontrwypowiedź pana Krzysztofa Kołoszewskiego. Czas tutaj jest już krótszy, 2 minuty. Dziękuję bardzo. Ja wszystkie te założenia doskonale znam, które pan burmistrz przedstawił i nie mam pytań. W takim razie poprosimy również o odpowiedź na pytania w obszarze partycypacji. Jakie formy komunikacji z mieszkańcami będzie pan stosował? Jak będzie pan przeprowadzał konsultacje społeczne? Jakie narzędzia wpływu mieszkańców na sprawy gminy zamierza pan stosować? Odpowiada pan Krzysztof Kołoszewski. Czas na wypowiedź 5 minut. Czas start. Dziękuję.
Jeśli Państwo obdarzycie mnie swoim zaufaniem i oddacie na mnie głos na wchodzących wyborach, jako burmistrz będę prowadził swój publiczny profil na portalu społecznościowym, bo przekonałem się wiele razy, że ta forma komunikacji się sprawdza. Jesteśmy niezbyt liczną społecznością i uważam, że stać nas na osobisty kontakt z każdym oczekującym tego mieszkańcem, zarówno osobisty, jak i przy wykorzystaniu internetu. Kolejną formą komunikacji, jaką chciałbym wprowadzić jako burmistrz, to regularne spotkania z mieszkańcami oraz, co też ważne, z przedsiębiorcami. Kwartalne, półroczne, w zależności od zgłaszanych potrzeb. Te spotkania odbywać się będą z udziałem kierowników kluczowych jednostek gminnych na obszarze miasta, jak i na terenach wiejskich. To też w zależności od potrzeb, bo no, niestety nie wszędzie są. Nie w każdych sołectwach są świetlice wiejskie i są możliwości techniczne. Sposób prowadzenia konsultacji społecznych musi być dostosowany do specyfiki danego środowiska. W naszych realiach najwłaściwszą formą są spotkania z mieszkańcami oraz utworzenie strony, na stronie internetowej nowego narzędzia, to jest platformy dialogu społecznego, na której między innymi będą konsultowane planowane inwestycje, ale również i imprezy. Zależy mi najbardziej na tym, aby mieszkańcy uczestniczyli bezpośrednio w podejmowaniu decyzji. Drugie pytanie. Jakie narzędzia wpływu mieszkańców na sprawy gminy zamierza Pan stosować? Budżet obywatelski jest przywilejem mieszkańców. W moim odczuciu jest już praktycznie obowiązkiem gminy. Jest to prawo mieszkańców do decydowania o wspólnych środkach, dzięki czemu może powstać wiele ciekawych i odważnych projektów, które dokładniej odzwierciedlają potrzeby mieszkańców. Jako burmistrz będę wspierał utworzenie budżetu obywatelskiego. Oczywiście to działanie będzie wymagało aprobaty Rady Miejskiej. Decyzje mające znaczenie dla całej społeczności bezwzględnie powinny być poprzedzone konsultacjami społecznymi, nawet jeżeli nie ma takiego ustawowego obowiązku. Pomocnym narzędziem jest też sonda internetowa dotycząca planowanych inwestycji czy organizacji imprez. Oczywiście wynik sądy nie może być wyłącznym kryterium przesądzającym o być albo nie być danego przedsięwzięcia. Podstawą ma być głos radnych, i to radnych, którzy w czasie rozmów ze swoimi sąsiadami, mieszkańcami swego okręgu wypracują stanowisko zgodne z wolą większości. Idealnym narzędziem do pobudzenia aktywności społecznej są inicjatywy lokalne, które zamierzam również wspierać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i poprosimy o dwuminutową kontrargumentację ze strony pana Krzysztofa Piwowarczyka. Rezygnuję. Dziękujemy bardzo. W takim razie przechodzimy do obszaru czwartego. Rozpoczynał tutaj będzie pan Krzysztof Kołaszewski. Obszar czwarty to edukacja. Jaki ma Pan pomysł na wykorzystanie kompleksu budynków szkoły nr 1 przy ulicy Bela? Czy i kiedy planuje Pan utworzenie żłobka w Węgorzewie? Jaki ma Pan pomysł na zatrzymanie młodzieży w naszej gminie? Oraz czy widzi Pan możliwość utworzenia szkoły muzycznej w Węgorzewie? Czas na wypowiedź 5 minut. Dziękuję. W budynku A szkoły nr 1, tutaj tego dotychczasowego obiektu, nadal powinny odbywać się zajęcia dydaktyczne wczesnoszkolnego nauczania, to jest od klasy 0 do 3. Już obecnie odczuwalne są problemy związane z brakiem sal lekcyjnych. Przykładem jest szkoła nr 2, gdzie wprowadzono system dwuzmianowy chyba w jednej klasie. Czy szkoła w Węgielsztynie, gdzie rozważa się likwidację biblioteki na potrzeby lokalowe szkoły. Świadczy to o tym, że w niedalekiej przyszłości możemy stanąć przed koniecznością budowy nowej szkoły. A teraz obecna władza chce zlikwidować siedzibę starej jedynki, tak mocno wpisanej w historię naszego miasta. Nie wspomnę o tym, że obiekt był stosunkowo niedawno wyremontowany. Z nowożytnej historii naszego miasta znamy wiele przypadków nieszczęśliwych, fatalnych decyzji, których skutki odczuwamy jako mieszkańcy do dzisiaj. Myślę tu o likwidacji sprzedaży plaży miejskiej czy zamku. Budynek B, ten mniejszy w tym kompleksie szkoły nr 1, uważam, że można z łatwością przystosować na potrzeby przedszkola lub żłobka. Oceniam, że zarówno położenie, jak i stan budynku posiada lepsze warunki do funkcjonowania przedszkola w tym obiekcie niż przy ulicy Jasnej. Punkt drugi. Czyli kiedy planuje Pan utworzenie żłobka? Potwierdzam potrzebę utworzenia żłobka w Węgorzewie i uważam, że powinien on powstać w możliwie szybkim terminie.
Punkt trzeci. Jaki ma Pan pomysł na zatrzymanie młodzieży w naszej gminie? Jednym ze sposobów na zatrzymanie młodzieży jest rozwój turystyki poprzez, jak już wcześniej wskazywałem, rozwinięcie promocji na zewnątrz. Często niedocenianym aspektem naszego rozwoju jest też rozbudowa sieci internetu szerokopasmowego. Posiadanie takiego przyłącza umożliwia pracę w firmie informatycznej i nie tylko, pracę na tym samym poziomie jak w Warszawie czy w Wesołowie. To może być klucz do naszego rozwoju. Przynajmniej w jednostkach gminnych musimy zadbać o to, aby młodzi, wykształceni, solidni, ambitni ludzie rozpoczynający pracę mieli możliwość zatrudnienia, awansu i godnego wynagrodzenia, a ich rozwój nie był blokowany przez pracodawców i tzw. układy. W ten sposób możemy wykształcić kadrę doświadczonych, kreatywnych specjalistów, co z kolei przyczyni się do rozwoju gminy. Ale nie samym chlebem człowiek żyje i aby tak było, trzeba też stworzyć godne, całoroczne warunki do wypoczynku i rekreacji. Gmina Węgorzewo musi być miejscem, gdzie chce się żyć, wychowywać dzieci, pracować, a tego z całą pewnością nie osiągniemy, stawiając tablicę z dumnym hasłem Stolica Szczęśliwości. Punkt czwarty. Czy widzi Pan możliwość utworzenia szkoły muzycznej w Węgorzewie? Mając na uwadze olbrzymią skalę innych potrzeb, nie widzę możliwości utworzenia w Węgorzewie szkoły muzycznej. Tę rolę powinno pełnić WCK oraz dotowane przez gminę organizacje pozarządowe, które najlepiej znają potrzeby i możliwości naszego środowiska. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i poprosimy o dwuminutową kontrargumentację pana Krzysztofa Piwowarczyka. Znaczy ja moją kontrargumentacją tutaj na wypowiedź kolegi będzie cały czas podnoszenie tego, iż kolega jako doświadczony samorządowiec wie, że na pewne zadania potrzebne są środki budżetowe. Przed chwilą tutaj słyszeliśmy tutaj o chociażby o żłobku, którego ja również widzę potrzebę, aby taki żłobek powstał. Natomiast chcę powiedzieć, że to wiąże się z wydatkami bieżącymi z budżetu. Więc jak to się ma w kontekście też pańskiej tej flagowej inwestycji, czyli budowy basenu i kosztami utrzymania tego basenu? Ten budżet nie jest z gumy i pan zna doskonale regułę równowagi wydatków bieżących i dochodów bieżących. Czy można? To znaczy zachowajmy może tutaj. Czy pan już skończył? Tak, skończyłem. Dobrze, bo czas jeszcze był, więc jeżeli koniec, to koniec. Czyli odczytam teraz pytania dla pana Krzysztofa Piwowarczyka i później pan Krzysztof Kołaszewski będzie miał czas na kontrargumentację. Edukacja. Jaki ma pan pomysł na wykorzystanie kompleksu budynków szkoły nr 1 przy ulicy Bema? Czyli kiedy planuje pan utworzenie żłobka w Węgorzewie? Jaki ma pan pomysł na zatrzymanie młodzieży w naszej gminie? Czy widzi pan możliwość utworzenia szkoły muzycznej w Węgorzewie? Czas na wypowiedź 5 minut, czas stary. Proszę Państwa, więc najważniejszą informacją jest to, że jak my możemy dzisiaj mówić o pomyśle wykorzystania kompleksu budynku przy szkole podstawowej numer 1, jeżeli tam odbywają się jeszcze zajęcia. Przecież tam w tej szkole ta szkoła funkcjonuje. Tam działają klasy od 1 do 3. Będziemy trzeba tą sytuację monitorować. I oczywiście jestem jak najdalszy od tego, żeby tą szkołę zlikwidować. Należy tutaj działać w taki sposób, aby ją efektywnie wykorzystać. Już Państwu powiem, co się w tej chwili odbywa. W tej chwili utworzone klasy zerowe na poziomie szkoły podstawowej, które miały swoją siedzibę też i w przedszkolach, i w szkole podstawowej numer 2, w tej chwili swoje zajęcia odbywają w szkole podstawowej numer 1. Więc już jest pomysł na to, żeby efektywnie wykorzystać te budynki. Wcale nie jest to wykluczone, a wręcz powiedziałbym, że po reakcji rodziców, bo rodzice napisali do mnie taki list, żeby zachować te klasy od 1 do 3, muszę powiedzieć, że jest to chyba najlepszy pomysł do wykorzystania tego obiektu. Także proszę Państwa, przyglądajmy się ze spokojem, a nie dyskutujmy dzisiaj, co tam może się znaleźć, bo pomysłów może być bardzo wiele, natomiast to może zaszkodzić szkole. Dzisiaj odbywają się tam po prostu zajęcia. Proszę Państwa, czy planuje, czy i kiedy planuje utworzenie żłobka w Węgorzewie?
Proszę Państwa, dzięki oszczędnemu gospodarowaniu w budżecie ja mogę powiedzieć, że te środki na ten ewentualny żłobek mogą się znaleźć, w przeciwieństwie tutaj do planów mojego przedmówcy. Gmina, na terenie gminy funkcjonował już żłobek w latach 2014-2015, nawet chyba zahaczał o rok 2013. Był wtedy realizowany projekt i firma zewnętrzna prowadziła ten żłobek. W roku 2015 projekt się skończył i gmina dopłacała przy zgodzie, oczywiście przy stosownej uchwale Rady Miejskiej, 440 zł do każdego uczestnika tego żłobka. Tamten żłobek liczył około 10-15 osób. Myślę, że żłobek jest też jednym z pomysłów na zatrzymanie młodzieży w naszej gminie, na przyciągnięcie też i przedsiębiorców, no bo stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania rodziny jest właśnie takim sposobem na to. Jaki mam pomysł na zatrzymanie młodzieży w naszej gminie? To jest trudne pytanie, odpowiedź może być banalna, natomiast dałbym Nagrodę Nobla temu, który by taki sposób znalazł. To, co możemy zaoferować naszej młodzieży, to jest wysoki stopień edukacji, zarówno na szczeblu podstawowym, jak i na szczeblu szkół średnich. Szkół wyższych w Węgorzewie nie mamy, więc młodzież szuka swoich szans w dużych miastach. Ile z tej młodzieży tutaj wróci, to zależy od tego, jakie stworzymy im przyjazne warunki. A te warunki przyjazne to przede wszystkim miejsca pracy. Czyli tak jak wspomniałem, specjalna strefa ekonomiczna, szeroka oferta kulturalna, szeroka oferta sportowa. No i proszę Państwa, taki pomysł, który ostatnio z młodymi ludźmi staramy się wdrożyć w życie, to stworzenie Centrum Ratownictwa i Sportów Wodnych w Węgorzewie na bazie obiektów byłego ujęcia wody. Jest grupa pasjonatów, młodych ludzi, którzy są związani ze sportami wodnymi i oni potrzebują miejsca przede wszystkim, żeby się spotykać. Ale co jeszcze możemy zaobserwować? Możemy zaobserwować, że w Węgorzewie taki zawód, chociażby jak ratownik, my musimy szukać pomocy w dużych miastach. W tym roku zatrudniałem na plaży miejskiej ratowników ze stołecznego MOP-u. Czyli ludzie z Warszawy pilnowali bezpieczeństwa naszych kąpielisk. To Centrum Ratownictwa i Sportów Wodnych powodowałoby, że można by było takiego zawodu nauczyć się tutaj, na miejscu, w naszym Węgorzewie. Stworzyłem już stosowne warunki, ponieważ Rada Miejska uchwaliła nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który będzie umożliwiał stworzenie tego miejsca. Tam jeszcze jest taka istotna informacja, że bardzo tym interesuje się Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i może przenieść tam bazę wodną ze Skłodowa właśnie do Węgorzewa. Więc to jest prawdziwy konkret. Dziękujemy bardzo i prosimy o 2 minuty na kontrargumentację pana Krzysztofa Kołaszewskiego. Dziękuję bardzo. Odnośnie pieniążków na wydatki bieżące, to panie burmistrzu, widzę bardzo duże możliwości do wygenerowania takich oszczędności w ramach nawet samego Urzędu Miejskiego funkcjonowania. Natomiast co do niepokojów związanych z wizją likwidacji tutaj szkoły numer 1, funkcjonowania tych budynków tutaj jako budynki szkolne, to zauważmy, skąd to się wzięło. Nie wiem, czy gmina już zleciła, czy nosi się zamiarem zlecenia takiego opracowania w firmie specjalistycznej, które miałoby wskazać właściwy, optymalny sposób zagospodarowania materii po tej szkole. Wiem, że taki dokument miałby być opracowywany. Dziękuję bardzo. Ale nie został zrealizowany, ponieważ nie ma na ten moment takiej potrzeby, bo zajęcia w tej szkole się odbywają. Bo szczęśliwie są wybory. Rozumiem, że pan już wykorzystał, skończył, tak? Dobrze. Przechodzimy do obszaru 5, promocja i kultura. Pierwszy będzie wypowiadał się pan Krzysztof Piwowarczyk. Pytania.
Jaki ma pan pomysł na promocję Węgorzewa? Jakie ma pan pomysły na zmiany w ładzie przestrzennym miasta? Jaką ma pan koncepcję rozwoju kultury w gminie? Czas na wypowiedź 5 minut, czas start. Proszę państwa, więc takim pomysłem na promocję Węgorzewa jest tak zwana zintegrowana promocja. Współpracujemy tutaj z samorządem powiatowym w taki sposób, że każda jednostka samorządowa prowadzi swoją promocję. Jeżeli tą promocję potrafimy zintegrować z samorządem powiatowym i z gminami tworzącymi nasz powiat, wtedy na pewno będzie to bardziej efektywne. Materiały promocyjne, które powstawałyby, teraz powstają niezależnie, wtedy powstawałyby jako niejako wspólnie. Proszę państwa, również jestem zainteresowany i mam taki pomysł, aby informację turystyczną, która notabene jest zadaniem powiatu, ale prowadzi ją gmina od wielu lat, bo musi coś takiego być, chciałbym powierzyć podmiotowi zewnętrznemu. Umożliwi to również zarabianie chociażby na materiałach promocyjnych, które samorząd nie może sprzedawać, a jedynie rozdawać. Proszę państwa, musimy też mówić o promocji gospodarczej. Ja już tutaj wspomniałem o realizowanym przez gminę projekcie 7 Cudów Mazur. Jest to projekt realizowany przez 12 samorządów w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie. To jest przede wszystkim promocja naszych przedsiębiorców, którzy mają bogate możliwości, a niekoniecznie potrafią się sami dobrze sprzedać. Są tacy, którzy to potrafią, ale tym pozostałym trzeba pomóc. Ta promocja gospodarcza, umożliwienie im spotykania się z przedsiębiorcami z innych krajów, promocja poprzez media ogólnopolskie na pewno będzie im tutaj pomocna. Pomysł na ostatnia, najważniejsza rzecz, żeby tutaj nie zapomnieć. Musimy promować to, co mamy najważniejsze. Czyli musimy promować turystykę żeglarską, musimy promować turystykę rowerową. To powoduje, że do Węgorzewa od kilku lat napływa coraz więcej turystów. Zadania, które będziemy realizować, czyli budowa mazurskiej pętli rowerowej, a także zadanie realizowane przez podmiot zewnętrzny Wody Polskie, udrożnienie kanału węgorzewskiego i rzeki Węgoraty, spowoduje, że w Węgorzewie na nowo przywitamy nowe łódki, zwiększy się ruch żeglarski i będzie to wspaniale wypromowane. Pomysły na zmiany w ładzie przestrzennym miasta. Tutaj od lat realizujemy koncepcję zachowania i poprawy ładu przestrzennego miasta w taki sposób, że przede wszystkim miasto objęte jest w swojej większości miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Miasto jest podzielone na strefę przemysłową, na strefę mieszkalną, na strefę pod działalność turystyczną, czy też wreszcie najbliższą wszystkim mieszkańcom strefę tak zwaną centrum. Centrum należy odbudowywać według pomysłu na starą zabudowę Węgorzewa. Taką zabudowę centrum w tej chwili tworzymy. Stworzyliśmy koncepcję zagospodarowania terenów zgodne z miejscowymi planami po to, żeby inwestor, który buduje, miał narzuconą z góry formę. Myślę, że przykład z centrum zabudowy Rossmana i te kolejne budynki, które się tworzą, są dowodem na to, że możemy w Węgorzewie liczyć na piękną, nową zabudowę. Podobna zabudowa powstawała również przy ulicy, w ciągu ulicy Zamkowej. Pomysł na koncepcję rozwoju kultury w gminie. Moim marzeniem jest, żeby powstał nowy obiekt Węgorzewskiego Centrum Kultury przy ulicy Pionierów ze wspaniałą salą kinową, która mogłaby być faktycznie tym, które byłaby atrakcyjna dla mieszkańców. Ten pomysł jest o tyle realny, że projekt ten znajduje się na liście rezerwowej w instytucji wdrażającej w Urzędzie Marszałkowskim. Jeżeli tylko takie dofinansowanie otrzymamy, to ten projekt powstanie.
Chciałbym również, żeby została rozszerzona działalność Węgorzewskiego Centrum Kultury na prężnie działające świetlice wiejskie. Jest to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców. Te próby już czynimy, to się już dzieje, ale można to robić jeszcze lepiej. Dziękujemy bardzo i prosimy o dwuminutową kontrargumentację pana Krzysztofa Kołaszewskiego. Dziękuję bardzo. Zarzuca mi się, że nie rozważnie podjąłbym decyzję dotyczącą budowy basenu w Węgorzewie, natomiast uważam, że budowa nowego domu kultury z takim wyposażeniem, z takim rozmachem również będzie ponosiła za sobą znacznie wyższe koszty bieżące niż obecnie, bo jeżeli budujemy taki nowy obiekt tak wyposażony, to nie po to, żeby świecił pustkami, żeby żył, a to kosztuje. Dziękuję bardzo. Powołania wspólnej dla naszych samorządów jednostki promocyjnej. Uważam, że połączony wysiłek organizacyjny i finansowy będzie gwarancją sukcesu promocyjnego dla rozwoju turystyki, pozyskania inwestorów i przyciągnięcia turystów. Obecnie promocja gminy w 90% zaprogramowana jest na promowanie nas samych, to jest obecnego burmistrza, rady miejskiej, jednostek organizacyjnych i wydarzeń, w których biorą udział. Taka promocja nie przynosi żadnych wymiernych korzyści dla naszej społeczności. Głównym celem promocji powinno być doprowadzenie do zaistnienia naszej oferty inwestycyjnej, naszych walorów w przestrzeni ogólnopolskiej i europejskiej. Punkt drugi. Jaki ma pan pomysł na zmiany w ładzie przestrzennym miasta? W tym temacie już niewiele można zrobić. Centrum miasta zostało odbudowane i rozbudowane w stylu postmodernistycznym. Obecnie możemy jedynie retuszować dotychczasowy dorobek architektoniczny poprzez potraktowanie w sposób poważny problemów związanych z zielenią miejską. Należy zatrudnić prawdziwego fachowca architekta zieleni oraz przekazać te zadania Zakładowi Usług Komunalnych w pełnym zakresie, to jest pielęgnacja drzew, nasadzenia, kwiecenia, utrzymanie trawników. Powinniśmy wzbogacić przestrzeń miejską o gustowne elementy małej architektury, altany parkowe, zdroje wodne, uliczne, estetyczne tablice ogłoszeń czy nowoczesne wiatry przystankowe, które obecnie w wielu miejscach nie są nawet myte i sprzątane od lat. Należy podjąć pracę nad rewitalizacją Placu Wolności, który jest umownym centrum naszego miasta i powinien być naszą wizytą. Obecnie niektóre części miasta, takie jak okolice ulicy Teatralnej, Bolesława Chorobrego, promenady, ścieżki rowerowe, przypominają krajobraz za przeproszeniem okolic Czernobyla. Przyroda powoli pochłania miasto. Podobnie sytuacja wygląda w okolicach punktu widokowego nad Święcajtami. Posadzony przez gminę kilkanaście lat temu las nigdy nie był przecinany, pielęgnowany, a wzgórze i okolice jest porośnięta krzakami. Od kilku ostatnich miesięcy obserwujemy ponadprzeciętną aktywność Zakładu Usług Komunalnych w zakresie utrzymania czystości na ulicy Zamkowej, której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pracuje tu każdego dnia kilkanaście osób i dwie zamiatarki, bez względu na pogodę. Przypomnijmy, że w mieście jest bardzo wiele zaniedbanych terenów, gdzie praca tych ludzi bardziej by nam się przydała. Na przykład cmentarze przy ulicy Teatralnej, przy ulicy Rolnej, oczyszczenie spływających śmieci rzeki Węgoraby przy zamku, której zarządcą, no też można powiedzieć, jest właścicielem nie gmina, a obcy podmiot Wody Polskie, ale mamy przykład, że tu nie ma znaczenia, kto jest właścicielem, kto zarządcą, bo gmina pracuje, jak widzimy, wszędzie. Punkt trzeci. Jaką ma pan koncepcję rozwoju kultury w gminie? Uważam, że WCK powinno rozszerzyć katalog prowadzonych zajęć o te dedykowane osobom starszym oraz w miarę zapotrzebowania prowadzić działalność w świetlicach wiejskich. WCK powinno stworzyć i wypromować chociaż jedną imprezę o znaczeniu regionalnym,
która byłaby marką naszej gminy. WCK posiada możliwości techniczne do prowadzenia kina i uważam, że w swojej ofercie powinna mieć seanse filmowe. Wiemy, że kino przeżywa renesans. Potwierdza to powodzenie, jakim cieszyło się ostatnio kino letnie w Węgorzewie. Oczywiście budynek WCK wymaga pilnego remontu, który należy podnieść natychmiast po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Nie widzę potrzeby budowy nowego Domu Kultury w Węgorzewie. Obecna lokalizacja jest naprawdę optymalna. Nasi sąsiedzi, to jest Gołdap, Giżycko, Kęczyn, Mrągowo, wszyscy już dawno temu zdążyli wyremontować swoje domy kultury, mimo że są, mam wrażenie, znacznie bogatszymi samorządami od naszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Poprosimy o półminutową kontrargumentację ze strony Krzysztofa Wyborczyka. Szkoda, że pan nie jest wnikliwym obserwatorem budynku Węgorzewskiego Centrum Kultury. Gdyby pan dokładnie się temu budynkowi przyjrzał, to zobaczyłby pan, że na przykład budynek jest słabo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma windy, wszystkie pracownie merytoryczne znajdują się na piętrze, co stanowi pewnego rodzaju wykluczenie z udziału w kulturze. Ten nowy budynek będzie posiadał wszelkiego rodzaju udogodnienia. Obecny budynek jest zawilgocony pomimo ogrzewania. Koszty ogrzewania dzisiaj tego obiektu kształtują się w granicach od 10 do 12 tysięcy złotych miesięcznie. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym konfliktem akustycznym. Nie ma możliwości równoległego prowadzenia zajęć o różnym charakterze, jak też odbywania się koncertów. Jeżeli nasilają się wydarzenia, musimy odwoływać zajęcia merytoryczne z powodu braku sali konferencyjno-szkoleniowej. Ten nowy budynek będzie miał aż 3 takie sale. Rzecz najważniejsza. Pan tutaj mówi, że Węgorzewskie Centrum Kultury, nowa siedziba będzie generować też nowe koszty. Tak, ale te koszty są generowane tutaj także w tym budynku, więc jeżeli powstanie nowa siedziba, to w tym budynku już tych kosztów nie będzie. Natomiast budowa basenu to jest wprowadzenie do budżetu gminy całkiem nowego zadania, kolejnych nowych kosztów. Przy Centrum Kultury będziemy ponosić te same koszty, tylko w innym miejscu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do obszaru 6. Pierwszy będzie wypowiadał się pan Krzysztof Kołaszewski. 6. obszar to profilaktyka. Pytania. Jakie pan planuje działania w zakresie ochrony zdrowia i jakie planuje pan działania w zakresie polityki senioralnej? Czas na odpowiedź 5 minut. Czas ten. Dziękuję. Już obecnie nasi mieszkańcy mają bardzo utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych. A biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, w przyszłości to no, może być tylko gorzej. W związku z tym musimy stworzyć system zachęt dla młodych lekarzy. Myślę tu o rozwiązaniach, które są już stosowane w niektórych gminach w Polsce. To jest stworzenie systemu dopłat do dalszego kształcenia, wyjazdów naukowych i mieszkań dla młodych lekarzy, którzy chcą wrócić do Węgorzewa lub zamierzających u nas osiąść. Gdy powstanie taki system, to również powinien on być propagowany łącznie z ofertą inwestycyjną przez komórkę promocji. Gmina od wielu lat wspiera szpital powiatowy poprzez umarzanie podatku i tę dobrą praktykę należy podtrzymać i rozszerzyć o inne formy wsparcia. Funkcjonowanie w Węgorzewie dobrze wyposażonego szpitala powiatowego z dobrą kadrą jest dla naszego społeczeństwa sprawą priorytetową. Punkt 2. Jakie pan planuje działania w zakresie polityki senioralnej? Przede wszystkim widzę potrzebę utworzenia Rady Senioralnej i osób z niepełnosprawnościami. To seniorzy sami powinni mówić o swoich problemach i wskazywać decydentom najpilniejsze i najważniejsze sprawy do załatwienia, mogące ułatwić im życie. Uważam, że utworzenie Rady Senioralnej otworzy seniorom drogę do zaznaczenia często niezauważalnych potrzeb. Rozważam również możliwość utworzenia dziennego domu seniora. Decyzja ta musi być poprzedzona precyzyjną diagnozą. Środowiska senioralne bardzo często już dzisiaj działają w formie różnych organizacji pozarządowych. Niestety w naszej gminie nie mamy żadnego miejsca, w którym te liczne działające organizacje miałyby swoje siedziby. Uważam, że należy stworzyć, wydzielić obiekt, który będzie pełnił rolę Centrum Organizacji Pozarządowych
dla wszystkich organizacji, łącznie z organizacjami senioralnymi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i prosimy o dwuminutową kontrargumentację ze strony pana Krzysztofa Biegowarczyka. Ja rezygnuję. W takim razie powtórzę pytania dla pana Krzysztofa Piwowarczyka z zakresu profilaktyki. Jakie pan planuje działania w zakresie ochrony zdrowia oraz jakie planuje pan działania w zakresie polityki senioralnej? Czas na wypowiedź 5 minut, czas start. Muszę tutaj się zgodzić z moim przedmówcą, że Mazurskie Centrum Zdrowia, czyli szpital powiatowy, to jest to, co mamy najważniejsze. Gmina od lat wspiera, jak gdyby z myślą o tym, że szpital jest dla mieszkańca, a nie jest przypisany do konkretnego samorządu. Kiedyś umorzenia podatkowe, dzisiaj środki wsparcia na zakupy inwestycyjne, chociażby decyzja na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która przyznaje 50 tysięcy złotych na rzecz zakupu wyposażenia dla szpitala powiatowego. Ale istotne są też inne formy wsparcia dla mieszkańców. Stosowana przez nas mamografia, czyli profilaktyka raka piersi. Pomoc w pozyskaniu lekarza rodzinnego. Bardzo ważna rzecz, to jest w tej chwili problem, z którym się najbardziej borykamy. I tutaj nasz samorząd oferuje nawet mieszkanie dla każdego lekarza, który chciałby tutaj przyjechać i stać się lekarzem rodzinnym. Jest to problem ogólnopolski. Nie czarujmy się, ale to jest tutaj najistotniejsze. Chciałbym wspierać pomoc dentystyczną w szkołach, okulistę oraz prowadzić profilaktykę w zakresie wad postawy. Należy też walczyć z chorobami cywilizacyjnymi, też przez odpowiednią profilaktykę. Dzisiaj mamy do czynienia z takimi chorobami jak nadwaga, cukrzyca. Należy promować zdrowe żywienie. To, co najważniejsze, proszę Państwa, aktywny styl życia. Aktywny styl życia dla ludzi młodych, także dla seniorów. Ku temu w Węgorzewie są stworzone wspaniałe warunki i tak jak popatrzymy dzisiaj na Węgorzewo i na park czy na promenadę, z radością możemy zobaczyć, ilu seniorów korzysta z tych urządzeń. Tą ofertę też trzeba rozwijać, trzeba tworzyć otwarte strefy aktywności i tego typu podobne urządzenia. Jeśli chodzi o działania konkretne w zakresie polityki senioralnej, to ja też tutaj nie będę opowiadał o planach, powiem o konkretach, które się realizuje. Nasza gmina realizuje projekt tak zwanego przycisku życia. Dzisiaj tym przyciskiem życia objęte jest 20 osób. Planujemy rozwinięcie tego programu. To jest dedykowane dla ludzi, którzy potrzebują po prostu pomocy i są samotni. W tej najtrudniejszej chwili wystarczy, że nacisną guzik na swoim telefonie i pomoc zostanie im udzielona. Nasz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi program Senior 75+. No i tutaj istotną kwestią jest też rozważenie powstania świetlicy dla seniorów. Ostatnio miałem okazję spotkać się z seniorami. Liczby nie kłamią. Nasze społeczeństwo się starzeje, więc pewnie taka świetlica będzie niezbędna. Tu też mogę powiedzieć o pewnym konkrecie, mianowicie nasz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka gminna stara się o środki wsparcia na tak zwany klub integracji społecznej. To są działania miękkie, ale też i działania twarde polegające na rozbudowie ośrodka, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym miejscu po ustaniu trwałości projektu mogłaby znaleźć się taka świetlica dla seniorów. Współpracujemy też z organizacjami dla seniorów i tutaj takim koronnym przykładem, mój przedmówca tutaj wspomniał, że potrzebne jest miejsce skupiające takich ludzi. My właśnie jesteśmy w trakcie przekazywania nowej siedziby dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ta nowa siedziba będzie się mieścić przy ulicy Kraszewskiego 40. W tej chwili kończą się tam roboty budowlane i od nowego roku
seniorzy skupieni wokół tego stowarzyszenia będą mogli się cieszyć tą nową siedzibą. Na koniec coś może takiego zupełnie nowatorskiego. Stworzenie międzypokoleniowej spółdzielni centrum, tak zwana Złota Rączka, polegające na tym, żeby zorganizować bazę danych osób, które mogłyby wykonywać różne usługi na rzecz seniorów. To jest pomysł jednej z naszych radnych, kandydatek na radnych. Dziękujemy bardzo i prosimy o dwuminutową kontrargumentację pana Krzysztofa Gołaszewskiego. Czy mogę być niekonsekwentny jeszcze do Domu Kultury? Chciałbym wrócić. Uważam, że argument brak windy nie może przesądzać o potrzebie budowy nowego obiektu, ponieważ można tą rzecz załatwić za kwotę 50 tysięcy złotych lub windą zewnętrzną za kwotę około 150 tysięcy. W ten sposób traktując temat, należałoby również kilka rok wcześniej wybudować nowy urząd miejski, bo też windy nie posiadał. Natomiast do wypowiedzi pana burmistrza bezpośrednich, cieszę się, że również te rozwiązania, przynajmniej w stosunku do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, znalazły swój szczęśliwy finał. Myślę, że zarówno, czy jeżeli pozwolicie państwo, czy zostanę ja burmistrzem, czy pan burmistrz, nadal to rzecz uważam, że powinniśmy załatwić do końca odnośnie wszystkich organizacji pozarządowych. Mam tu na myśli potrzebę stworzenia takiego jednego centrum, gdzie te organizacje mogłyby pracować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I przechodzimy do siódmego, ostatniego obszaru, chyba najbardziej emocjonującego. Pytania własne do kontrkandydata. Rozpoczyna pan Krzysztof Piwowarczyk. Czas na zadanie pytania 1 minuta, czas na odpowiedź 2 minuty. Pytania będą zadawane naprzemiennie. Można zrezygnować z zadania pytania. Z odpowiedzi myślę, że nie wypada rezygnować. Także zaczynamy. Pan Krzysztof Piwowarczyk, pierwsze pytanie. Czas start. Pełnił pan w ostatnich dwóch kadencjach funkcję wicestarosty i odpowiadał pan za stan dróg powiatowych. Tak mogę przeczytać w programie. Potwierdza pan to, tak? Więc chciałem się zapytać, ile dróg powiatowych na terenie miasta Węgorzewa powiat zmodernizował, czy gruntownie wyremontował w ostatniej kadencji, czyli w latach 14-18? W ostatniej kadencji? Ostatniej. W ostatniej nie podejmowaliśmy takich czynności. W związku z tym, że było już wdrażane porozumienie dotyczące przekazania tych dróg do gminy. Jest to może bardzo brutalne stwierdzenie i podchwytliwe pytanie, natomiast no jest to o tyle istotne, że pozyskując środki zewnętrzne, zawsze jesteśmy zobowiązani do zachowania tak zwanej trwałości projektu. Nie wynika to z naszej chytrości, tylko jak pan burmistrz doskonale wie, ostatniej transzy przekazujemy ulicę 3 Maja przesiedleńczą przez Umysłową, dlatego w ostatniej transzy chciałem podkreślić, ponieważ upływa termin trwałości. My po prostu, gdybyśmy działali tak jak samorząd gminy, czyli z budżetu zaczerpnilibyśmy, nie wiem, 2 miliony złotych i wykonalibyśmy jakąś ulicę, byłoby to możliwe. Natomiast w naszej dotychczasowej pracy, jak pan wspomniał, w ciągu tych 8 ostatnich lat nigdy nie zdarzyło się, żebyśmy wykonali jakikolwiek remont ulicy czy drogi powiatowej za gotówkę pochodzącą wyłącznie z budżetu powiatu. Zawsze korzystamy z dofinansowania, tym samym wiążemy się obowiązkiem posiadania takiej drogi przez kolejne 5 lat od wykonania inwestycji. Dziękuję. Dziękujemy. I teraz pierwsze pytanie. A jest możliwość kontroli? Nie mamy tutaj możliwości. Szkoda, bo chciałem zapytać, będzie co by pan powiedział mieszkańcy. Będzie można zapytać w kolejnym pytaniu, prawda? Natomiast prosimy teraz o pytanie pana Krzysztofa Gołaszewskiego,
Czas minuta i od razu odpowiedź pana Krzysztofa Pucharczyka, na którą jest 2 minuty. Po zaprezentowaniu programu wyborczego mego komitetu otrzymałem dość dużo uwag, że jest zbyt ambitny i populistyczny. Ostatnio pojawił się i pański program, który przewiduje kilkakrotnie więcej inicjatyw i inwestycji niż mój. Wartość tych inwestycji szacuję na niebagatelną kwotę, nie chcę wyolbrzymiać, ale jeżeli dobrze zliczyłem, to coś pod 100 milionów złotych. Dlaczego pańskie plany nie mają odzwierciedlenia w wieloletnim planie finansowym i planach inwestycyjnych, które teraz Rada Miejska uchwala w UPF-ce na kolejne 4 lata? Czy w związku z tym poważnie traktuje pan obietnice, kiedy pan zapisze je w budżecie, jeżeli tak? Dobrze. Proszę państwa, tu muszę powiedzieć jedną ważną rzecz. Odkąd jestem burmistrzem, nigdy nie traktowałem planów wyborczych jako obietnic wyborczych, w sensie, że te tematy zostaną zrealizowane. To są wszystkie założenia i zadania, którymi w mojej ocenie gmina powinna się zająć. Tymi tematami musimy się zająć w sposób zrównoważony. Ja nie mogę stosować zasady, że na to nie ma pieniędzy i ja powiem mieszkańcowi tak, że na dany obszar nie ma pieniędzy, bo zrealizowałem drogę, muszę utrzymać jej okres trwałości. Będąc burmistrzem trzeba dbać o zrównoważony rozwój we wszystkich jego obszarach, a tych obszarów działalności gminy jest 10 razy więcej albo jeszcze więcej niż obszarów powiatu. Dlatego mój program wyborczy nie oznacza, że będzie zrealizowany za 5 lat, oznacza kierunek działalności. To, czym trzeba się zająć. Jeżeli w programie wyborczym wpisuję rondo przy Kaprysie, to wiem, że tym rondem muszę się zająć, bo ja nie obiecam, że to rondo powstanie za rok czy za 2, tylko powstanie może za lat 8, tak jak powstało rondo na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Targowej. Pierwsze ruchy, które zrobiłem w kierunku takim, aby to rondo powstało, pochodzą z roku 2010. Dziękuję bardzo. I teraz pan Krzysztof Piwowarczyk zadaje pytanie, a pan Krzysztof Kołaszewski odpowie. Mówiliśmy tutaj, nawet w trakcie dzisiejszej debaty, o narzędziach partycypacji społecznej. O tym, jakie tutaj pan ma plany, jakie ja mam plany. Ja chciałem zapytać, również odnieść to do pana kadencji w samorządzie powiatowym, jakie narzędzia partycypacji społecznej stosował pan do tej pory? Żadne. Okej. Okay. To ja nie muszę tego komentować. Nie, przepraszam, jeszcze rozwinę swoją odpowiedź. Żadne. Panie burmistrzu, proszę nie traktować mojego stanowiska, które jeszcze piastuję, na równi ze swoim. Jestem członkiem zarządu powiatu wydrzeskiego, jednym z 3. Jestem wicestarostą. Nie jestem, tak jak pan, w odróżnieniu jednoosobowym zarządem. Moje decyzje nie mogą być na tym stanowisku porównywane z decyzjami pana burmistrza. My pracujemy kolegialnie. Jeżeli mielibyśmy tutaj, miałbym odpowiedzieć na te pytanie, to potrzebuję odpowiedzi całym zarządem. To nie w ten sposób nie możemy porównywać tutaj przez analogię stanowiska burmistrza ze stanowiskiem tylko wicestarosty. Ale często pan mówił, że jako członek zarządu ma pan suwerenne zdanie i suwerenną możliwość prowadzenia własnej polityki, własnej działalności. Na płaszczyźnie działania powiatu nie było i nie widzę w tej chwili również, gdybyśmy mówili o przyszłości pracy w powiecie, płaszczyzn, w których można byłoby operować inicjatywami, takim budżetem obywatelskim na przykład. A ja widzę, chociażby konsultowanie napraw dróg gruntowych, powiatowych w terenie, też można konsultować z mieszkańcami. Są takie
powiat przygotowuje, w odróżnieniu od gminy, państwo zostaliście przymuszeni przez pewną organizację do tego, żeby opracować plan naprawy dróg, harmonogram, program naprawy dróg. Natomiast, jak pan wie, my rokrocznie taki program przygotowujemy po konsultacjach i przekazujemy samorządom gminnym. Tym się różnimy. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie zadaje pan Krzysztof Kołaszewski. Odpowiada pan Krzysztof Piwowarczyk. Czy i kiedy planuje pan wykonać remont promenady i plaży miejskiej? Jakie są planowane koszty tych napraw? Nie znalazłem tych wartości w budżecie ani w WPFC. Wiem skądinąd z pańskiego listu, że te roboty, prace będą wykonane po wcześniejszej pracy związanej z pogłębieniem rzeki Węgorapy i kanału Wybrzyskiego. Tylko, że to nie ma związku z tą inwestycją. Te prace zostały wykonane wadliwie i wymagają już dzisiaj, żebyśmy się nie wstydzili przed turystami, wymagają nakładu, wymagają remontu. Za jakie pieniądze i kiedy będzie wykonany remont promenady i plaży? Trafnie pan zauważył, że należy najpierw usunąć przyczynę, a dopiero skutek. Zarówno inwestycja budowy plaży miejskiej, jak i promenady była wykonywana na bardzo trudnym, podmokłym terenie. Rzędne projektowe, które były przyjęte do realizacji zarówno jednego, jak i drugiego projektu, zakładały jakąś tam średnią z lat minionych stanu wód w rzece Węgorapie czy w kanale. Proszę państwa, to co się wydarzyło w roku bieżącym, z tak wysoką wodą nie mieliśmy do czynienia do tej pory nigdy i żaden projektant nie mógł tego wcześniej zakładać. W związku z powyższym remontu tych inwestycji należy dokonać po usunięciu przyczyny, czyli jeżeli zostanie wzmocniony kanał węgorzewski, a zostanie to zrobione w sposób profesjonalny przy pomocy ścianek Larsena, będziemy mieli ograniczony dopływ wody do nasypu, na którym wybudowana jest promenada i wtedy będzie można w tych miejscach dokonać przełożenia. Nie chcę dzisiaj szacować kosztów, myślę, że one będą niewielkie, dlatego że promenada cały czas jest czynna i mieszkańcy z niej korzystają. Nikt się tym nie przejmuje, że jest tam gdzieś w jednym czy w drugim miejscu bardziej czy mniej zapadnięta. Z plażą jest troszeczkę inna historia, ponieważ tutaj próbowaliśmy dogadać się z wykonawcą tej plaży. Wykonawca nie przyjmuje żadnych argumentów, nie chce podpisać żadnej ugody sądowej, a ponieważ nie chcemy wchodzić w kosztowne procesy sądowe, bo żeby dokonać jakiegoś roszczenia, trzeba najpierw określić wartość tego roszczenia i dochodzić wtedy swoich praw w sądzie. Dziękujemy bardzo. I teraz trzecie swoje pytanie zadaje pan Krzysztof Piwowarczyk. Pan Krzysztof Kołaszewski odpowie. Może będę dzisiaj nudny, proszę państwa, przy tej debacie, ale pan Krzysztof chce budować w Węgorzewie basen. Tymczasem taki obiekt znajduje się w Węgorzewie. Jest obiektem położonym przy liceum ogólnokształcącym w Węgorzewie i z tego co wiem jest nieczynny od lat 10. Chciałem zadać pytanie, dlaczego jest nieczynny? Skoro stać nas będzie na gigantyczny obiekt z różnymi atrakcjami i wodotryskami, dlaczego nie można uruchomić takiego basenu? Panie burmistrzu, ten obiekt funkcjonował. Korzystały z niego m.in. osoby starsze, powiedzmy, trzeciego wieku. Nie korzystała młodzież, dla której został wybudowany. Program zajęć, układ zajęć nie pozwala na korzystanie z tego obiektu w zajęciach sportowych. Budżet powiatu kosztowało to, pamiętam ostatnie funkcjonowanie, 70 tysięcy złotych, które były wydatkowane z budżetu,
ale niezgodne, nieprzeznaczone na funkcjonowanie, niezwiązane z zajęciami dydaktycznymi. Pamięta Pan jak dziś, ja nie mogę się mylić, raz lub dwa razy proponowałem Panu taki w cudzysłowie interes. Złóżmy się po 50%, ja i Ty, i otwórzmy ten basen na próbę, jako papierek lakmusowy, żebyśmy zobaczyli, bo nie dawał Pan burmistrz wiary, że jest w Węgorzewie potrzeba basenu. Prosiłem, zróbmy tak, zobaczymy. Jeżeli to zadziała, będziemy mieć wiarę, że budowa normalnego basenu w Węgorzewie jest potrzebna. Ja prześmiewczo, przepraszam za wyrażenie, ten basen zwykłem mówić wanną większą, bo nie jeden warszawiak w Grodzisku czy w innym Łomie nie ma większą wannę w łazience niż to, co mamy w naszym celu. Dziękuję bardzo. Czyli mam rozumieć, że te pieniądze publiczne zostały zmarnowane, tak? Wpompowane w błoto. A jeszcze przypomnę, że w roku 2015 wydatkowaliście Państwo z budżetu powiatu 40 tysięcy na remont dachu nad tym obiektem, nad tym nieczynnym obiektem. Tak, ciągle żywiliśmy nadzieję, że Pan Burmistrz podejmie rękawice i spróbujemy jakoś reaktywować ten projekt. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do trzeciego pytania pana Krzysztofa Kołaszewskiego. Czas 1 minuta i odpowiada pan Krzysztof Piwowarczyk. Zadaje pan Krzysztof Kołaszewski, odpowiada pan Krzysztof Piwowarczyk. Które to jest pytanie? To jest trzecie pytanie. Trzecie pytanie pana Krzysztofa Kołaszewskiego. Trzecie. Jeszcze przed nami 4 pytania. 2 pytania. To będzie pana... trzecie moje pytanie, tak? Żebym nie spalił limitu. Dobrze. Tak, to jest okay. Pana trzecie pytanie, czyli ogólnie już 6. Dobrze. W tej części debaty. Dziękuję bardzo. Cytuję pana program wyborczy. Pozyskaliśmy również zewnętrznych inwestorów. Duże nadzieje wiążemy zwłaszcza z powstaniem centrum hotelowo-rekreacyjnego z basenem, też jestem nudny, w Kalu, którego budowa ma się już niebawem rozpocząć. Koniec cytatu. Z mojej wiedzy wynika, że działka, na której ma powstać ta inwestycja, została około 10 lat temu sprzedana przez gminę pod taką właśnie inwestycję. Mówimy tu o działce tak zwanym dziobie orła. W umowie sprzedaży był zapis zobowiązujący inwestora do wykonania tej inwestycji, zdaje się, w ciągu 2 lat od zakupu, pod rygorem odkupienia tego gruntu przez gminę. Po bolesnych doświadczeniach z zamkiem, plażą miejską, dziwię się, że ten przykry fakt próbuje Pan przekuć w sukces. Panie Burmistrzu, Państwo Radni, minęło 10 lat, gdzie jest ten hotel i gdzie jest ten basen? Czy w programie wyborczym mówi Pan o tych samych nadziejach związanych z tym samym obiektem i inwestorem? Jeżeli, dlaczego gmina nie odkupiła tego do tej pory? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zastosowaliśmy formę odkupu jako najlepszą formę do motywacji inwestorów do tego, aby szybciej budowali swoje obiekty. Teraz mogę powiedzieć, że tą formę odkupu jeszcze zmodyfikowaliśmy o formę kar umownych, co się sprawdza w rzeczywistości, bo jak Państwo zobaczycie, jak rosną grzyby po deszczu, inwestycje na gruntach gminnych, chociażby Biedronka, chociażby Lidl, którego budowa się właśnie rozpoczęła, czy też zabudowa zabytkowego centrum od Rossmana począwszy. Ale wtedy zapomniał Pan, że po drodze był kryzys, który spowodował spadek wartości nieruchomości. Co by to oznaczało dla gminy? Inwestor, który kupił ten grunt za 2,5 miliona złotych, bo tyle zapłacił do gminy, w momencie, kiedy nie wywiązał się z umowy, umowa była tak skonstruowana, że musieliśmy zapłacić kwotę, co najmniej taką kwotę, jaką on wyasygnował przy przetargu. Jeżeli w tym czasie był kryzys światowy i ceny nieruchomości spadły o połowę, jak można by to mówić o gospodarności, kiedy taką nieruchomość można było na rynku wtórnym kupić za powiedzmy 1,5 miliona złotych, a gmina miałaby wydatkować 2,5 miliona? To po prostu byłby kryminał. Po 10 latach możemy liczyć na ten basen. Proszę Pana, jeżeli pozwolenie będzie na budowę wydane, inwestor miał rozpocząć budowę nawet w tym roku. Niesamowite. Tak.
Proszę mi wierzyć. Proszę mi wierzyć, jest to wiarygodny inwestor. Budowa będzie prowadzona ze środków własnych inwestora, nie z żadnych pozyskanych czy wyimaginowanych programów. Także ja się osobiście nie mogę doczekać. 10 lat temu też tak miało być, no ale cóż, poczekamy, może tak będzie. I czas nam się skończył. Przechodzimy do pytań czwartych. Pierwszy zadaje pan Krzysztof Piwowarczyk, odpowiada pan Krzysztof Kołaszewski. Rozmawialiśmy o dzisiejszej debacie, o ładzie przestrzennym w naszym mieście i chciałem powiedzieć, że została w oparciu o plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Węgorzewa sporządzona koncepcja zabudowy 11 kamienic w centrum Węgorzewa, w tym miejscu, gdzie jako pierwsza została zabudowana działka obiektem Rossmann. Zaraz obok Rossmanna powstała druga kamienica. W tej chwili toczą się intensywne roboty budowlane przy budowie trzeciej kamienicy i czwartej kamienicy. Zabudowa przewiduje zamknięcie pierzejowego pierścienia otwartego na Plac Wolności. Jaki jest pana stosunek do tej koncepcji? Jeżeli pan zostanie burmistrzem, czy ta koncepcja będzie w tej formie realizowana? Mój stosunek do tej formy jest negatywny, pewnie pana nie ucieszę. Uważam, że nie powinniśmy likwidować tego przejazdu przy tak zwanym kurczaku. Daje to określone możliwości dla organizowania imprez masowych, bo pamiętajmy, że amfiteatr w Węgorzewie też powstawał wiele lat, nawet była na Jeziorzynach budowa, która została przerwana. De facto nie mamy żadnego miejsca do przeprowadzania imprez masowych i świąt państwowych, dlatego chciałbym oszczędzić tej przestrzeni. Nie wiem, czy to mi się uda, natomiast osobiście uważam, że nie powinniśmy tego skweru zamykać. Mało tego, uważam za błąd w ogóle rozpoczęcie zabudowy tego kwartału miasta taką architekturą tym bardziej. Dziękuję bardzo. To ciekawe, bo jest ta architektura zgodna z tym, jak wyglądała przedwojenna zabudowa Węgorzewa. Jest zgodna z tym, co jak widzi zabytkowe centrum Wojewódzki Konserwator Zabytków. Została przygotowana przez planistów, została przygotowana przez dobrych architektów. Ja sobie, proszę państwa, nie wyobrażam, żeby rozpocząć budowę i nagle ją w pewnym momencie przerwać. Co mają takie ślepe ściany świecić w kierunku Placu Wolności. No to jest po prostu niewyobrażalne. Jest to wyobrażalne, bo można ten proces zahamować i ostatnie elementy tych kamienic nie zrobić tak jak w tej chwili na ślepo, tylko już z normalną elewacją, z otworami okiennymi, balkonami. Jest to do zrobienia. Dziękuję bardzo panu za odpowiedź, że państwo słyszeli. Dziękuję bardzo. I teraz pytanie swoje czwarte zadaje pan Krzysztof Kołaszewski, odpowiada pan Krzysztof Piwowarczyk. Panie burmistrzu, chwalił się pan ostatnio uchwaleniem przez Radę Gminy zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Węgorzewo, Jezioro Święcajty, okolice ośrodka Róża Wiatrów, rzekomo specjalnie pod budowę Centrum Ratownictwa i Sportów Wodnych. Prezentował pan na zdjęciu część graficzną tej zmiany w planie. Niestety tylko jedną z dwóch. Proszę przybliżyć, czego dotyczy druga część zmiany planu i jakie korzyści gminie przyniesie. Dla ułatwienia dodam, że chodzi tu o te 5 hektarów należących do byłego radnego, które przed zmianą planu były przeznaczone na cele rolne i tereny zielone i w części pod zabudowę 5 działek budowlanych. Po zmianie planu, która miała właśnie miejsce, prócz tego ośrodka sportów wodnych pojawiło się też 11 działek budowlanych oraz działka pod budowę hotelu właśnie u tego pana. Niewątpliwie korzyści odniósł ów pan. Jakie korzyści odniosła z tego tytułu gmina? Proszę państwa, gmina Węgorzewo jest położona nad drugim co do wielkości jeziorem Mamry i położona jest również nad jeziorem Święcajty. Jakkolwiek zabudowa
wszelka zabudowa nad jeziorem Mamry jest zabudową chronioną i ciężko jest tam cokolwiek postawić, coś zlokalizować, ponieważ nie uzyska się żadnej zgody. To przeciwna sprawa jest, jeśli chodzi o jezioro Święcajty. Jezioro Święcajty jest naszym naturalnym walorem i tu powinna iść rozbudowa miasta w tym kierunku. Te tereny o charakterze turystycznym znajdują się już od dawien dawna w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a tutaj chodzi o to, żeby maksymalnie dostosować i urealnić plan w stosunku do tego, aby ktoś u nas tutaj zainwestował. To jest właśnie przykład tej otwartej polityki inwestycyjnej. Potrzeby, zdiagnozować potrzeby inwestora po to, żeby go zachęcić do tego, aby tutaj u nas właśnie inwestował. I po to trzeba dostosowywać plany i tworzyć z inwestorem umowy partnerskie i nawet przeznaczać pewne środki z budżetu gminy na inwestycje związane z uzbrojeniem terenu, po to, żeby taki inwestor tutaj obiekt wybudował i płacił później u nas podatki. Jest to forma zachęty. Im więcej będziemy mieć terenów turystycznych nad jeziorem Święcajty, będzie to przekładało się na nasz sukces i nasz rozwój. Nawet plan regionalny, regionalny plan województwa zakłada wykorzystanie ekonomii wody. Dziękujemy bardzo. I pytania piąte, ostatnie, zadaje pan Krzysztof Piwowarczyk, odpowiada pan Krzysztof Kołoszewski. Proszę państwa, do pytania piątego posłużę się pewną fotografią, którą chcę panu staroście pokazać, ponieważ no, gdy dowiedziałem się o tym, to pomyślałem sobie, nie wierzę. Pan chce zostać gospodarzem tego miasta, tej gminy, dbać o estetykę, o rozwój, a tymczasem proszę mi powiedzieć, co to jest. To jest ławeczka, proszę państwa, z dziurawym szczeblem przed samym wejściem do starostwa. Codziennie przechodząc do pracy, widzi pan tę ławeczkę. I to nie trzeba żadnych programów unijnych, żadnych funduszy norweskich czy innych środków zewnętrznych, żadnych trwałości projektu, żeby ten szczebelek w tej ławeczce umieścić. Proszę bardzo, to dam panu na pamiątkę. Panie burmistrzu, trochę żyjemy skromniej i oszczędniej w powietrzu. Za trzy dni mamy rozstrzygnięcie przetargu na termomodernizację starostwa i na pewno obecni na sali pracownicy starostwa potwierdzą, mamy zaplanowaną w ramach tego przedsięwzięcia zakup ławeczki za kwotę około 15 tysięcy złotych, wyposażonej w ładowarkę do telefonów, w hotspota. Także ta ławeczka będzie najnowocześniejszą ławeczką, jaka jest, podejrzewam, w naszym powiecie, jak nie w województwie. To jest, przetarg będzie rozstrzygnięty w piątek. Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie remontował rzeczonej ławeczki w przeddzień planowanego remontu. To z mojej strony takie wyjaśnienie. Dziękuję bardzo. Dalej możemy... Moje pytanie? To jest pana odpowiedź, już skończona, tak? To jest skończona odpowiedź, ponieważ faktycznie ten remont będzie miał miejsce i naprawdę proszę mi wierzyć, w specyfikacji jest bardzo kosztowna ławka, właśnie ta ławka. Dziękujemy bardzo. I ostatnie pytanie zadaje pan Krzysztof Kołaszewski, odpowiada pan Krzysztof Piwowarczyk. To pytanie jest kontynuacją wcześniejszego pytania. Otóż proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale w 2016 roku gmina nabyła od tego samego byłego radnego grunty objęte wcześniej opisaną zmianą planu pod ulicę, pod drogę, pod ulicę Litewską, prowadzącą głównie do tych planowanych 11 działek, które już teraz są w tym planie ujęte. W zamian gmina przekazała byłemu
radnemu w drodze zamiany działkę przy ulicy Pogodnej o wartości 150 tysięcy złotych. Przecież ta droga prowadzi do terenów inwestycyjnych tego pana i w 2018 roku przy kolejnej zmianie powiększa mu jeszcze obszar inwestycyjny na zasadzie analogii. Możemy się spodziewać, że pewnie niebawem gmina zbuduje tam za 2 miliony złotych piękną drogę i sieć wodociągowo-kanalizacyjną, podobnie jak na ulicy Pogodnej, gdzie mieszka znakomita część pana radnych. Czy w kolejnej kadencji pan burmistrz będzie nadal prowadził politykę obdarowywania niektórych ważniejszych obywateli, czy możemy liczyć na to, że zwykły obywatel będzie miał takie same szanse robienia lukratywnych interesów z gminą Węgorzewo? O, panie starosto, chciałoby się powiedzieć, ci ludzie na ulicę Pogodną czekali przy mnie 12 lat, ale jeszcze wcześniej chyba dużo, dużo dłużej. Jeżeli ja bym się miał kierować takimi przesłankami, to pewnie ta droga by powstała dużo wcześniej, żebym się chciał przypodobać. Natomiast ludzie muszą się doczekać. Ja nie mogę ludziom tłumaczyć jako burmistrz, że nie mam na to pieniędzy, czy nie mam stosownego programu. Ludzie oczekują ode mnie reakcji i działania. I we wszystkich obszarach. A wracając do tego wykupu, zapewne pan zna przepisy ustaw, że jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego jest zapisana droga publiczna, to jest obowiązek wykupu przez samorząd tych gruntów. Stosujemy takie zasady, żeby bilansować te kwoty w taki sposób, żeby później bilansować je z tak zwanymi wzrostem wartości nieruchomości, bo również jeżeli teren zostanie objęty planem, to również pan wie o tym, że gmina na tym zarabia, tak zwaną rentą planistyczną. I to są też jakby wartości dodane do tego, że powstają plany zagospodarowania obejmujące tereny inwestycyjne. Z tym, że na dojazd do swoich mieszkań na ulicy Chrobrego czeka nie kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, a kilkaset. I czekają chyba dłużej niż 12 lat z tego, co powiesz. I właśnie się doczekają. Rozumiem, że koniec, tak? Dziękujemy serdecznie. Dobrnęliśmy do końca debaty. Gratuluję obu kandydatom za naprawdę... humoru, za odwagę. Serdecznie panom gratuluję. Dziękuję też serdecznie wam, publiczności, za zachowanie spokoju, za umożliwienie kandydatom wypowiedzi i dziękuję za tak bardzo liczne przyjście. Dziękuję również licznym mediom. Widzę tutaj aż 4 kamery. Widzę tutaj też przedstawicieli naszej prasy lokalnej. Także serdecznie dziękuję. Dziękuję również pani Wiolecie Krupie, która tutaj jako sekretarz pomagała, oraz Zbyszkowi Śmierzyńskiemu za udostępnienie tutaj wyświetlania, sprzętu całego do wyświetlania mierzenia czasu. Ja nazywam się Alicja Rymszewicz, jestem przedstawicielką akcji Masz Głos i apeluję, 21 października idźmy wszyscy na wybory. Mój głos ma moc. Nasz głos ma moc. Głosuj.